Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Wejdź na nową oficjalną stronę klubu ksruch.com. Po meczu ze Skrą Częstochowa jest z nami Artur Pląskowski. Artur, chyba rozczarowujący dla Was remis, patrząc na to, jak to spotkanie przebiegało. No na pewno, byliśmy bliżej zdecydowanie zwycięstwa niż Skra. No ale rezultat jest 0-0, nie udało się nic wcisnąć. Szkoda, na pewno szkoda, bo sytuacje były, myślę, że szczególnie w drugiej połowie mogliśmy przechylić tą szalę zwycięstwa na naszą korzyść. Nie udało się, trzeba punkt szanować, no ale na pewno jest duży niedosyt w szatni i na pewno na trybunach też był duży niedosyt, że nie udało się dzisiaj wygrać. Zapewne spodziewaliście się, że obraz gry w tym meczu może wyglądać właśnie tak, jak widzieliśmy. No tak, na pewno spodziewaliśmy się, że Skra będzie bardziej skupiona na defensywie, ale myślę też, że spodziewaliśmy się chyba groźniejszych kontrataków ze strony Skry. No, ten mecz jakby był pod naszą kontrolą, nie było nawet, myślę, chyba praktycznie żadnej klarownej jakiejś sytuacji przeciwnika, no ale no, skończyło się remisem, no tak się zdarza, trzeba pracować dalej i oby w następnych meczach wpadła bramka i żeby były zwycięstwa. No. Pojawiłeś się dzisiaj na boisku w drugiej połowie, byłeś aktywny, szukałeś też okazji bramkowych. Jak ocenisz swój debiut w barwach Ruchu? No na pewno wchodziłem z myślą taką, wchodziłem przy wyniku 0-0, na pewno jako napastnik moim celem było gdzieś tam zdobycie tej bramki, żeby pomóc drużynie, żeby właśnie udało się ten mecz zwyciężyć. To się nie udało, ale myślę, że na pewno robiłem co mogłem, żeby drużynie pomóc i na pewno parę fajnych jakichś tam akcji w tej drugiej połowie po tych zmianach było. Zresztą chyba najlepsze sytuacje też mieliśmy właśnie w tej końcówce. Myślę, że no, jakby oceniam występ w miarę pozytywnie. Szkoda, że po prostu nie udało się jakiejś bramki strzelić i tego meczu wygrać.